Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Jeziorsko. Największy sztuczny akwen w centralnej Polsce. Zbiornik wybudowano, by regulować przepływ rzeki i nawadnianie użytków rolnych, ale również po to, by spełniał funkcje energetyczne i rekreacyjne. Z tych ostatnich cieszą się nie tylko okoliczni mieszkańcy. Nie od dziś Jeziorsko przyciąga wytrawnych żeglarzy oraz żeglarskich laików, a po wybudowaniu nowej przystani w Ostrowie Warckim komfort miłośników spędzania wolnego czasu nad wodą jest znacznie większy. Jestem zachwycony i wszyscy, którzy, a wielu ludzi jest tu z całej Polski, są zachwyceni tym obiektem. Powiedz, jak doszło do jego realizacji. No, droga była dosyć długa, też dosyć ciężka, ale efekt, jak widać, jest naprawdę wspaniały. Był taki moment, że też wątpiłem, bo strasznie była uciążliwa procedura w ogóle projektowania, decyzje środowiskowe. To trwało dosyć długo, ale w końcu udało nam się pozyskać pozwolenie. Pozyskaliśmy też środki unijne, no i efekt widać w postaci tego pięknego portu, zaplecza z polem karawaningowym, z polem namiotowym. To w sumie jest wydatek około 6,5 miliona. Tu były środki z różnych źródeł, od schetynówki, począwszy po PROW, po LIDER, jak również RPO, na RPO skończywszy. Żeglarze widzą, że potrzeba była takiego czegoś, żeby tu powstało. No i dzięki przychylności naszych władz gminnych, no, zrobili coś takiego, zbudowali to i naprawdę jest to, mamy się czym pochwalić. Naprawdę żeglarze chwalą to, cieszą się, że coś takiego jest, mają gdzie ten sprzęt zostawić. Ktoś może przyjechać sobie ze swoją łódką, zostawić ją tutaj na określony czas, przyjeżdża na weekendy i może z niej korzystać, może nie musi jej stale wozić, wodować, wciągać i tak dalej. Ma zabezpieczone tą łódkę naprawdę w dobrym miejscu i pod pewnym pod okiem, bo tu już jest monitoring zainstalowany, także zapraszam wszystkich żeglarzy, żeby tu przyjeżdżali, bo jest naprawdę gdzie pływać. A wody... I kajakarzy także? Oczywiście, kajakarzy też. Nowy port jest przepiękny, jest ładnie zorganizowany, funkcjonalny, łącznie z zapleczem, także jest tu tylko przyjeżdżać, żeglować i wypoczywać. Jak się Pani podoba to miejsce? No bardzo mi się podoba. A co najbardziej się Pani podoba? No to, że jest ten zbiornik, że zaczęło się coś dziać i że po prostu no, będzie ten port, tak? Czyli może to będą przyciągać tutaj turystów, czego tu nie mieliśmy, bo ja jestem tutaj mieszkanką Jeziorska, tak? Także no tu ludzie narzekali, że było lepiej, jak była rzeka Warta, bo po prostu było można tam chodzić, były dogodne te brzegi, tak, piaszczyste, a teraz no to były niedostępne, tak, bo te wały i to, no to pod tym względem to mi się podoba bardzo. Jest Pani zadowolona z nowej inwestycji? No bardzo. Wszyscy tak jak dlatego, to no, ludzie są zadowoleni, przychodzą, patrzą, co tam się, jaki jest postęp tej pracy. Wszystkie konstrukcje na brzeże, jak i pomosty, jak i wykonanie jest bardzo prawidłowe. No, w tej chwili z obiektów tych jest jeszcze siedziba tej mariny, ale jeszcze jest jeden obiekt, który byłby jak to się wskazany, żeby dokończyć, to znaczy część tą hotelową. Przewidywano na 60 miejsc noclegowych. Można już powiedzieć, jak będziecie pomagać dalej, aby wspierać tą infrastrukturę turystyczną do wypoczynku nad Jeziorskiem. Czy są już jakieś konkretne plany, co dalej? Jest przygotowywana strategia przez te gminy, które otaczają Jeziorsko, jak wykorzystywać potencjał tego miejsca, jak rozwijać gminy.
będziemy chcieli środki unijne angażować w te przedsięwzięcia. Dziś nie mówi się o turystyce wprost, do rekreacji. Mówi się o budowaniu miejsc pracy, o rozwoju. Inwestycje turystyczne mogą tworzyć miejsca pracy, mogą być inspiracją do tego, aby przyciągać tutaj też przedsiębiorstwa produkcyjne. Jeśli taki scenariusz zostanie zaproponowany, to uda się zaangażować środki unijne w rozwój infrastruktury właśnie turystycznej, ale służącej miejscom pracy, przyciąganiu przedsiębiorstw, tego, aby te gminy nadjeziorskie mogły się skutecznie rozwijać i aby mieszkańcy tych gmin znajdowali tutaj zatrudnienie, chcieli tu mieszkać, chcieli tu realizować swoje plany. Bez wstydu można zaprosić już gości żeglarzy i nie tylko żeglarzy. Myślę, że warunki są znakomite, biorąc pod uwagę to, co już zostało zrobione. Zbiornik Jeziorsko jest naprawdę piękny. Warto tutaj przyjechać, zobaczyć i na pewno wrócić drugi raz. Za to ręczę. Spędzanie wolnego czasu z dala od zgiełku dużych miast na łonie natury naprawdę jest przyjemne. Zapraszam. Aż szkoda nie skorzystać z zaproszenia burmistrza Jana Serafińskiego, bowiem zbiornik Jeziorsko to prawdziwy raj dla żeglarzy i wędkarzy. W okolicy jest wiele atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych oraz niezwykłe bogactwo naturalne w postaci pięknych lasów. Nawet miłośnicy ornitologii znajdą coś dla siebie, bo funkcjonuje tutaj rezerwat ornitologiczny, w którym można spotkać ponad 200 gatunków ptaków. Infrastruktura cały czas się rozwija. W przyszłym roku rozpocznie się w Ostrowie Warckim budowa stanicy harcerskiej oraz ośrodka szkoleniowego dla wodniaków. Gmina Warta znowu zyska na turystycznej atrakcyjności.